Cześć, z tej strony Konrad z redakcji gamemusic.pl. Przygotowaliśmy ten tutorial w ramach akcji marki Asus ROG for Creators, w której motywem przewodnim jest produkcja muzyki. Akcji, w której do wygrania będzie taki sprzęt, ale trzeba będzie najpierw stworzyć muzykę. Wychodzimy na... Jest kolor limiter, dobra, dawaj go do favoritów. Teraz tak, ceiling ustawimy na minus 3. I teraz mogę walnąć saturację maksa i loudness. Oh yes. I to sobie skopiuję. No właśnie, zobaczmy, czy można wklejać. Paste. Jak najbardziej. No dobra, to mamy zrobione i jest już całkiem spoko pomysł. Teraz wypadałoby zrobić z tego troszeczkę więcej przestrzeni. Bo na razie wszystko jest bardzo surowe. Więc tak, żeby się wszystko zaczęło zgadzać. Ja może te basy na razie posklejam do kupy. Bez tego synta, bo on jest tam najmniej. Te cztery rzeczy. No i zobaczmy. Jeszcze bębny nie są skompresowane, ale do skompresowania bębnów skorzystam z innej fajnej darmowej wtyczki, czyli z Tokyo Dawn Labs z Molotoka. Dobra, może jakiś inny instrument do tego jeszcze dorzucimy. Let's
Tutaj trzeba będzie automatykę zrobić. Po prostu zróbmy z tego riser i tyle. Śledźcie kolejne filmy, a my pomożemy Wam wykonać zadanie konkursowe, czyli stworzyć muzykę pod animację Reignite, która jest animacją promującą społeczność Republic of Gamers.